Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Właśnie nagrałam dla Was dwa filmy. Jestem z siebie niesamowicie dumna, bo przeznaczyłam sobie ten dzień na nagrywanie, więc stwierdziłam, że dzisiaj nagrywam takie filmy stacjonarne. Nagrałam dla Was ulubieńców i nagrałam dla Was Mierzymy z Bonprixa, z tą sukienką. Później jadłam loda, bo jest bardzo gorąco i tutaj sobie zrobiłam oczywiście plamę. Przed chwilą to starłam, ale coś czuję, że będę musiała to zaprać, ale musicie mi wybaczyć, bo jest, słuchajcie, tak gorąco, że wczoraj byliśmy w przepięknym miejscu pod łodzią, nad wodą, posiedzieliśmy sobie, bo było tak w granicach 30 stopni, ale poniżej. Natomiast dzisiaj temperatura mocno pobiła. Już w tej chwili to myślę, zaraz zresztą zobaczymy. Myślę, że już jest powyżej 30 stopni i to grubo, więc no, słuchajcie, co najlepiej zjeść na drugie śniadanie? No, tylko coś bardzo zimnego, że miałam lody w lodówce dla dzieciaków, no to im tam jednego podebrałam. Teraz zobaczymy, ile w tej chwili jest stopni. W tej chwili są 33 stopnie. Przynajmniej mój telefon tak do mnie mówi, a temperatura ma wzrosnąć nawet do 37, więc jest potworny ukrop. I postanowiłam sobie, że nagram teraz fragment do vloga, zrobiłam się coś strasznie czerwona, żeby było z czego składać, ale tak jak Wam ostatnio powiedziałam, będę chciała dla Was nagrywać teraz jakby więcej treści vlogowych. Będę chciała Wam pokazywać więcej treści vlogowych i stwierdziłam, że mam do nagrania trójkę tygodnia. Ale ponieważ trójka tygodnia to jest zazwyczaj taki bardzo krótki odcinek, to może ja sobie tą trójkę nagram tutaj, co Wy na to? I będzie po prostu taka vlogowa trójka tygodnia. Jak i tak mam dzisiaj taki, wiecie, flow do gadania i do nagrywania, to może pójdę po te trzy rzeczy, pokażę Wam. Tylko nie, chyba się przebiorę, no bo z taką plamą. Dobra, dajcie mi 5 minut. Dobra, przychodzę do Was w takim trochę negliżu i już będę musiała bardzo szybko mówić, bo za chwilę będę miała słońce z tej strony i nie damy rady. Szum, który słyszycie w tle, to jest wiatrak, ale jak chcę mieć możliwość nagrania, to bez wiatraka w ogóle nie da rady. I już Wam pokazuję trójkę tygodnia. Pierwsza rzecz, którą chcę i właściwie muszę Wam pokazać, to jest koszula nocna Daisy od mamy ginekolog ze sklepu Roger Publishing. To jest ta najkrótsza wersja jej koszul, ponieważ umówmy się po raz kolejny, że ja jestem niska. Ja lubię długie koszule, ale teraz na lato wydawało mi się właśnie, że te krótsze będą idealne. I ja mam dwie te koszule. To jest czarna Daisy, tutaj rozpinana, więc jak karmicie piersią, ona tak te wszystkie koszule ma skonstruowane, że do karmienia piersią i do, nie wiem, ciąży, połogu i późniejszych lat te koszule się nadają. Ale słuchajcie, ta jest jeszcze nowa, nieprana, specjalnie dlatego Wam pokazuję. Druga to jest granatowa, którą mam, ale ona jest w tej chwili w praniu, bo ja po prostu na okrągło w niej śpię. To, z jakiego te koszule są materiału, to jest po prostu jakaś poezja. To jest bawełna, ale to jest tak przewiewne i tak miłe, słuchajcie, w noszeniu i w spaniu, że jak są takie, wiecie, upalne wieczory, to ja sobie biorę prysznic. Ona nie jest, widzicie, ja chciałam Wam pokazać transparentność. Ona jest cieniutka, ale praktycznie nie jest transparentna. Tam nieraz czytam w komentarzach, dziewczyny piszą, że te białe są takie, wiecie, prześwitujące, więc mało bezpieczne. Ale ja ani w czarnej, ani w granatowej uważam, że nic mi nie prześwituje. Przepięknie leżą. One leżą jak sukienka. Ja myślę, że jak ja bym tutaj, słuchajcie, wystąpiła teraz dla Was w niej, to Wy byście po prostu myślały, że to jest sukienka, bo ona ma fason sukienki. I ja myślę, że spokojnie, gdyby tutaj tą metkę wypluć, to można by było sobie na lato ją przeznaczyć jako sukienkę. Tylko no, ten materiał jest taki, wiecie, cieniutki, więc on się gniecie, ale ja dawno nie miałam tak wspaniałej rzeczy do spania na upały. Jest bardzo kobieca, bardzo przewiewna, ładnie się w niej wygląda i bardzo komfortowo się śpi. Ja jeszcze mam piżamki, to też Wam kiedyś pokazywałam, takie shorty i bawełniane koszulki do tego. I ja uważam, że to są genialne produkty dla kobiet, szyte przez kobiety z myślą o kobietach. I najchętniej to bym wywaliła wszystkie swoje piżamy i kupiła po prostu cały asortyment od mamy ginekolog do spania i bym we wszystkim spała, bo i piżamki mi się sprawdzają, no ale ta Daisy, ta koszula po prostu jest cudowna, dlatego stwierdziłam, że muszę Wam tutaj pokazać. Oczywiście Wam podlinkuję, tylko tam bardzo często są w sklepie braki, ona zaraz tam uzupełnia dostawy. Choć jest mi tak gorąco, że będę robiła chyba przerwy na łyk wody, bo po prostu no już się ciężko nagrywa w tym momencie. Kolejną rzeczą, o którą bardzo często mnie pytacie, są opaski do włosów, jakie ja w ostatnim czasie noszę. I ja w ogóle latem bardzo często noszę opaski do włosów. A już nad morzem to jest mój must have, takie grube bawełniane, które z tyłu mają gumkę. Ja sobie je tak rozciągam jak taką chustkę na włosy. Raz, że one chronią przed promieniowaniem, a dwa, nic mi tutaj przy twarzy nie lata. A to są takie opaski, wiecie, miejskie. Ta jest akurat beżowa, mam jeszcze różową, mam panterkę, mam czarną i mam taką różowo-granatową z
Reserved, ale ona mnie strasznie uciska za uszami w skronie i ja jej Wam na pewno nie pokażę, bo nie chcę Wam jej polecać, chyba że po prostu ja mam taką głowę jakąś niewymiarową, że ona mnie uciska, bo jest ładna, ale jest totalnie dyskomfortowa, a ja wszystko, co mnie uciska, to wiecie, od razu się boję, że będzie mnie bolała głowa, więc dla mnie od razu jest pełna dyskwalifikacja. Tak samo mam z okularami słonecznymi, żeby nie wiem jak były piękne, jeżeli czuję ucisk delikatny chociaż w skroniach, to już koniec okularów. Ale przejdźmy do opasek, bo o nich jest mowa. Tutaj ta beżowa i te dwie to są opaski ze sklepu Emily Atelier. Ja Wam czasami pokazuję, bo ja kupuję sobie tam u niej takie dzianinowe spodnie, dzianinowe koszulki. Uwielbiam. Polska marka, fajna dziewczyna. Może Emily Atelier znacie, Emily Vivre. Ona chyba ma, bo ona ma dwa konta, jedno swoje prywatne, drugie takie firmowe, dziewczyna przepięknie śpiewa, jest logopedą dziecięcym i jeszcze ma firmę, która szyje właśnie ubrania i teraz weszła w takie dodatki. Te opaski są albo po 29 zł, albo po 24 zł, już nie pamiętam, bo ona ma dwa rodzaje tych opasek i one są, słuchajcie, o tyle fajne, że one są takie dosyć wąskie, bo na przykład ta, to jest opaska z Reserved, widzicie, ona już jest taka szeroka, ale ona też pięknie trzyma włosy i ona jest taka bardziej, wiecie, ozdobna, jak na przykład macie, nie wiem, zwykły motory. Jak macie zwykły jakiś basicowy biały czy czarny t-shirt i taką opaskę, to ona Wam robi właściwie stylizację. Ona mnie tak bardzo nie tutaj nie gniecie. Te to są w ogóle super. Te to są tak elastyczne. One mnie tu w ogóle nie ugniatają. Znaczy ja czuję trochę, że mam opaskę, ale to nie jest takie gniecenie. Poza tym ona się jakby kończy troszeczkę niżej, a tamta, która mnie gniotła, kończyła się tak tutaj blisko skroni. Więc takie ozdobne opaski z węzłem. One są teraz bardzo modne, ale słuchajcie, na upały, jeszcze jak nie lubicie tych takich, wiecie, majtających włosków przy twarzy, albo smarujecie się kremem z filtrem i nie chcecie, żeby, wiecie, Wam coś tutaj przy twarzy siedziało, no to te opaski bardzo polecam. Ta jest taka różowa, też w jakimś filmie ją miałam, no i czarna, taka standardowa. Bardzo je lubię, słuchajcie, myję głowę codziennie, ale ponieważ nie suszę włosów, nie układam, jak złożam, wiecie, taką opaskę, robię sobie koczka czy kitka, to mi się super trzyma. I ostatnia rzecz, jaką Wam pokażę w tej trójce tygodnia, jest bardzo niepozorna świeczka w takim miętowym kolorze, którą kupiłam ostatnio w TK Maxie, ponieważ ona ma w składzie, oczywiście nazywa się Lemongrass and Mint i to jest chyba marka Purity Lab, ale tutaj jest tak, orange, eukaliptus, lemongrass, peppermint, sandalwood i jeszcze coś, ale jest białe i tak troszeczkę przetarte i ona ma taki przepiękny aromat, chciałam Wam dać powąchać, aromat terapeutyczny zapach. Ten eukaliptus, ta mięta, to wszystko jest jakieś takie złagodzone czymś takim właśnie bardzo miękkim i ona jest taka idealna wręcz na upały, ona bardzo fajnie odświeża pomieszczenie. Kosztowała ta świeczka 16 zł, nie mam pojęcia, ja w Polsce w ogóle tej marki nie widziałam, ale dajcie mi znać, jeżeli mieszkacie w Wielkiej Brytanii i u Was jest ta firma, bo każda świeczka, która zawiera eukaliptus, a już najlepiej miętę, no to dla mnie jest na wagę złota, więc jeżeli wiecie, gdzie mogłabym w pełnym wymiarze na przykład dostać taką świeczkę albo inną z miętą albo z trawą cytrynową i eukaliptusem, no to super. Polecam Wam, jeżeli lubicie palić świece, ale wszystkie są dla Was za ciężkie, to każda z dodatkiem właśnie mięty, trawy cytrynowej i eukaliptusa będzie super. Dobra, bateria też już się przegrzała, także ten fragment vloga mamy nagrany. Do zobaczenia w kolejnym wejściu. No dobra, to teraz po takim bardzo szybkim śniadaniu, jeszcze mi została kawa, ale już nie mam czasu przeciągać tego śniadania. Widziałyście, kanapka z serkiem Almette, czarna kawa. Rano jeszcze była szklanka wody, bo ja zawsze piję rano wodę, także szybka kawa. I zabieram się za robienie szybkiego drugiego dania. I słuchajcie, Wy mi ostatnio pisałyście, że Wy mnie podziwiacie za to, że ja gotuję obiady z dwóch dań. Ale ja nie robię tego zawsze, bo ja jeżeli ugotuję cały garnek zupy, to ja kolejnego dnia już nie gotuję zupy, tylko jemy ją jeszcze następnego dnia. Najwyżej coś dogotowuję na drugie danie, albo nie, albo nam to musi wystarczyć. Ale jak gotuję taki obiad od podstaw, to lubię sobie przygotować dwa dania, żebym właśnie miała na dwa albo na trzy obiady, także zobaczcie, z ostatniego obiadu, z piątku zostało mi tyle kalafiora, to jest całkiem dużo, bo to jest taki szklany pojemniczek, on od piątku był sobie ugotowany w lodówce i postanowiłam, że dzisiaj z tego kalafiora zrobię takie szybkie kotleciki właśnie kalafiorowe.
Tutaj mam przyszykowane dwa jajka, umyję sobie zaraz, to jest taki pół pęczka takiego sporego koperku, sól, pieprz, trochę mąki, tutaj wsypię do zagęszczenia tych kotletów, bo można wsypać bułkę tartą, ale ja w bułce tartej będę te kotleciki otaczać i smażyć na łyżce oleju z łyżką masła, wtedy na taki rumiany, złoty kolor, można do tego ugotować ziemniaki, zrobię jakąś surówkę, no i mam jeszcze trochę tego krupniku z piątku, także dzisiaj taki, wiecie, obiad z resztek i ja bardzo często wykorzystuję właśnie rzeczy, które zostają mi z poprzedniego dnia, albo tak jak dzisiaj, tutaj mam na przykład, dzisiaj mamy poniedziałek, a tego kalafiora jedliśmy w piątek, ale on od piątku stał sobie w szklanym pojemniku, przykryty w lodówce, także spokojnie go można jeszcze dzisiaj wykorzystać, mam nadzieję, kurczę, że nie jest tutaj ciemno, ale mam słońce za oknem z drugiej strony, więc taki się może robić cień. Dobra, słuchajcie, bo jest wcześnie rano, słyszycie jeszcze, mam taki nierozgadany głos, bo wszyscy śpią, to znaczy mąż już pojechał do pracy, dzieci śpią, nie miałam się z kim nagadać, więc zaczynam gadać do Was, muszę włączyć wiatrak, także dlatego tutaj, słuchajcie, tyle tych kabli, bo i od młynka do kawy, tutaj widzę tablet, przyniósł mój mąż do ładowania opiekacz, no i jeszcze ten nieszczęsny wiatrak i się zrobiło po prostu okablowanie blatu, no ale trudno, jakoś trzeba sobie radzić w te upały. Kalafior już jest ugnieciony, on nie będzie taki, wiecie, jak pire z ziemniaków, tylko taki drobno rozgnieciony. Wbiłam dwa jajka, za chwilę doprawię solą i pieprzem i wsypię ten koperek posiekany, ale zapomniałam Wam powiedzieć, że jeszcze muszę zeszklić sobie jakąś małą cebulkę na maśle i tutaj dodać do tego kalafiora, bo one będą tak jak robione, tak jak kotlety mielone z mięsa. Tylko tutaj bazą nie będzie mięso, tylko kalafior, także dodaję jeszcze zeszkloną cebulkę, no i potem wszystko niestety muszę ręcznie wyrobić, bo mnie jest tak po prostu najwygodniej. Także dziewczyny, nie mówcie mi, że o super, że sobie radzisz w kuchni w ogóle, bo ja nie robię nic wyjątkowego. Myślę, że ja robię to, co 95% kobiet, które, wiecie, zajmują się domem, dziećmi, gotują, sprzątają, wieszają firanki. Tak jak wczoraj, słuchajcie, zrobiłam sobie taki fitness w domu, wysprzątałam cały przedpokój, pomyłam szafkę na buty, wszystko posprzątałam, posegregowałam, poprałam firanki. No i tyle, no ktoś to musi robić, także słuchajcie, nie ma co gadać, tylko trzeba robić. Słuchajcie, moi drodzy, ponieważ ten vlog miał być na sobotę, ale ja Wam obiecałam ostatnio na Facebooku i na Instagramie, zrobiłam taką zajawkę o tym, że będzie rozdanie. Postanowiłam nagrać fragment taki końcowy do tego vloga właśnie z takim letnim rozdaniem dla Was. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze w sierpniu przygotować dla Was jedno rozdanie, albo może w ogóle raz na jakiś czas do końca roku będziemy sobie takie niespodziewane rozdania robić. To będzie takie typowo letnie rozdanie, w którym znajdzie się pudełko z najnowszą serią kolorówki Oriflame, to jest seria On Color i w tym pudełku jest około 20 sztuk kolorowych kosmetyków. Tutaj są 3 lakiery do paznokci, tutaj są 2 korektory, 3 pomadki, puder, 3 podwójne kredki, tusz 1 albo 2 i 2 kolory podkładów. Nie chcę tego wyciągać, słuchajcie, z opakowań, żeby tutaj nic nie uszkodzić, ale to jest cała seria najnowsza właśnie z firmy Oriflame. Ja ten zestaw dostałam na Seabloggers na takim spotkaniu i ja tutaj nic nie otwierałam, stwierdziłam, że to wszystko przeznaczę dla Was na rozdanie. A dodatkowo zamówiłam jeszcze z najnowszego katalogu całą limitowaną serię do stóp o zapachu mango i tutaj macie krem do stóp,
taki spray odświeżający, ja je bardzo lubię. Muszę Wam powiedzieć, że miałam już w kilku wersjach zapachowych i bardzo, bardzo lubię. Do tej pory mam w takim błękitnym kolorze i biorę go ze sobą na wakacje. A trzecia rzecz to jest skrab z tej samej serii. No nie muszę Wam chyba mówić, że mango pachnie absolutnie obłędnie. I kolejną rzeczą, jaka wchodzi w skład tego rozdania, to zestaw najnowszego, limitowanego zapachu Wake Up Feel Good. Przepiękny, świeży zapach. Jest zapach taki rześki, delikatnie owocowy, w stronę cytrusów. Bardzo dobrze kolorystyka jest oddana. Specjalnie wyjęłam z kartonika buteleczkę, żeby Wam pokazać. Tutaj ten rysunek jest z tyłu, ale bardzo ładnie, tak minimalistycznie w tej butelce wygląda. To jest woda toaletowa o pojemności 50 ml i pełnowymiarowy, oczywiście do tego przepięknie pachnący, jakby przedłużający trwałość tego zapachu żel pod prysznic. Także cały ten zestaw wchodzi w skład pierwszego takiego wakacyjnego rozdania dla Was, bo chciałam Wam podziękować za aktywność na tym kanale i coś miłego również dla Was przeznaczyć. Myślę, że to będzie idealny zestaw jeszcze na trwające wakacje, bo kolorówka też jest taka iście wakacyjna. No macie tutaj całe spektrum do wykonania, pełnego makijażu, bo podkład, puder, tusz, kredka, coś do paznokci, korektor i pomadki, także całą twarz możecie umalować w takim zamkniętym pudełeczku i do tego coś dla stóp, i coś dla ciała, i coś dla ducha również. Także wszystkie warunki rozdania macie oczywiście jak zawsze u mnie w opisie. Teraz już nie będę mówić, zaraz coś tam pomyślę sobie, jakie będzie pytanie konkursowe. I ważna rzecz jest taka, że ja wyjeżdżam 12 na urlop, w związku z czym będę chciała, żeby to rozdanie skończyło się na tyle szybko, żebym jeszcze przed wyjazdem zdążyła to komuś wysłać. Także myślę, że rozdanie będzie trwało kilka dni. Także słuchajcie, mam nadzieję, że produkty Wam się podoba. Oczywiście nagroda jest jedna w tym rozdaniu. Dla jednej osoby ten cały zestaw kosmetyków wędruje. Także życzę Wam powodzenia, zapraszam Was do wzięcia udziału. Jasna sprawa jest taka, że rozdanie jest tylko i wyłącznie dla moich subskrybentów. Także jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to serdecznie Was zapraszam. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!